A, to nie zajmie dużo czasu. To jak, puszkujemy tych kolesi i lecimy na lunch? Jasne, dobra. Znam niezłą kubańską restaurację tuż za rogiem. Kubańską? Jezu, Nick, teraz grasz w pierwszej lidze. Stać cię na coś więcej niż fasolę z ryżem. Poważnie? Fasola z ryżem? Stary, ja będę zamawiał. To taki pomysł. Ja wybiorę miejsce. A? Obiecuję, na zawsze odpuścisz sobie wcinanie bananów. O czym ty gadasz? Teraz ty prowadzisz, dobra? Robimy tak. Wchodzimy ostro i zdejmujemy klienta, zanim ktokolwiek zdąży choćby pomyśleć o wyciąganiu klamki. Wiem, już to robiłem. Ale akurat nie ze mną. W porządku, wchodzimy. Zrób groźną minę, młody. Czterech podejrzanych nie żyje, a jeden przebywa w areszcie po dramatycznym nalocie policji na hotel Wolvertown. W tym tygodniu to już czwarta bitwa wojny narkotykowej w Miami. Poprosiliśmy o komentarz kapitana Juliana Dowsa. Dochodzenie wciąż trwa. Bez komentarza, sir? Powiedziałem, że trwa dochodzenie. To chyba jest komentarz. Inaczej powiedziałbym bez komentarza. Gdzie się wszyscy podzieli? Na wojnie narkotykowej. Było w telewizji. Jak w latach 80. Trzeba się będzie wbić w białą marynarkę z poduszkami. Koniecznie z różowym t-shirtem. Tymczasem lądujesz w sekcji specjalnej. Detektywi Mendoza i Dao, proszę do biura. Wy dwoje się znacie? W sumie. To się poznajcie, jesteście partnerami, siadać. Detektywie, dziś udało się panu przejąć kilkanaście kilo kokainy. Gratuluję. Więc proszę mi wyjaśnić, czemu koka jest znakowana? Znaki wytwórcy potwierdzają, że towar jest wprost ze źródła. Właśnie. Pańska koka miała oznaczenie, którego dotąd nie widzieliśmy. A zatrzymany dealer twierdzi, że otrzymał ją od Tysona Latchforda, z którym detektyw Dao miała trochę do czynienia. Proszę go tu ściągnąć na pogawędkę. Szefie, poprzednia akcja Mendozy w terenie, bez urazy, zakończyła się chujowo. Na pewno. Bez problemu się dogadacie. Odmaszerować. W Miami wszystko się zjebało. Ale to też taka nasza praca, nie? Odkręcać to, co się zjebało. Stoddart to właśnie o tobie mówił. Że niby co? Że uwielbiasz pracę gliniarza. Proszę pana, panie władzo! Hej, hej! Ma pan brudną szybę! Zajmę się! To... Weź nie pryskaj na szybę. Hej! Spoko, spoko. No może tak, może odpalicie mi 5 dolców. Dobrze? Wiem. Jestem po prostu takim, jak to szło, kapitalistą. Sorry, ale nie. Jestem na służbie. Okej. Dobra, niech pan strzeże lokalnej społeczności! Tupek! Wstawaj, ręce na głowę. Hej, gadaj tap, gdzie Tyson? Sporo ludzi szuka Tysona. Oglądacie wiadomości, nie? Gość się zaszył. Średnia długość życia w tym interesie spadła ostatnimi czasy. Tak, mieliśmy nadzieję, że powiesz nam coś więcej. Za mało mi płacą, Fidel. Nick, weź go skuj. Już myślałem, że nie poprosisz. Powiedzcie mi jedno, was to jara gliny, co? Może na początku, potem się tym nudzisz. Tap. Jestem w szoku, kolego. Mam na to receptę, słowo. Wiem, że jest na ciebie papier. Wiem, że trzymasz kokę tuż za rogiem pod kontenerem. Wiem też, że ten gość, który uciekł, przenosi ją w bezpieczne miejsce. I myślę sobie, że jest trochę za młody na to gówno. Więc tak. Wszystko mi mówi, że musimy cię zgarnąć. I to teraz. To co mam dla was zrobić?